Cześć, witam w czwartym odcinku mojego serialu W piwnicy. W ostatnim odcinku pracowałem nad ażurową ścianą, zakleiłem ją płytami gipsowymi i zapowiedziałem, że następnym razem będę tynkował i robił wylewkę. Zdecydowałem się jednak nie robić wylewki samemu, ale zleciłem tą pracę i podobnie z tynkowaniem. No i pokażę teraz, jak wygląda już gotowa wylewka. A później pokażę już gotowe pomieszczenie, dopiero tutaj wkroczę sam do akcji. Pokażę, w jaki sposób zrobiłem terakotę, pomalowałem, a w dalszych odcinkach będę tą piwnicę wyposażał. Na potrzeby remontu zakupiłem wylewkę firmy Sicher oraz zaprawę tynkarską firmy Atlas. Wylewka została już zrobiona, poza tym do ścian zostały przyklejone prowadnice podtynkowe, później ułatwią rozprowadzanie tynku. Poza ścianami będzie też tynkowany sufit, bo jak widać jest mocno nierówny. A tu widać, jak pomieszczenie wygląda po otynkowaniu ścian i sufitu. Skoro wylewka i tynk są już zrobione, to teraz przyszedł czas na malowanie i terakotę. Zapraszam do dalszego oglądania. Podobnie jak w moich poprzednich filmach, to co się dzieje zostało przyspieszone 60-krotnie, czyli jedna sekunda na filmie odpowiada tak naprawdę jednej minucie pracy. Pierwszym etapem, który zrobiłem, było zagruntowanie całego pomieszczenia, przynajmniej tam, gdzie starczyło mi gruntu. Później pomalowałem ściany i sufit na biało. Udało mi się do końca wykorzystać farbę, która została mi z remontu mieszkania. No i w zasadzie większość pomieszczenia pomalowałem dwukrotnie. Po pomalowaniu ścian i sufitu przyszedł czas na układanie terakoty. Podobnie jak to było w przypadku poprzedniej piwnicy, tak i tym razem płytki układałem naprzemiennie z przesunięciem opór płytki w taki sposób, żeby optycznie powiększyć pomieszczenie, ale żeby też specjalnie nie rzucały się w oczy jakieś nierówności. Nie było istotne, żeby był tutaj jakiś super poziom, ale przede wszystkim, żeby powierzchnia była równa, bez jakichś zadziorów, żeby po prostu można było tam spokojnie pracować. Płytki układałem na klej Atlas Plus.
ostatni etap, czyli fugowanie. Najpierw zafugowałem wszystkie szczeliny, wypełniłem je fugą. Poczekałem trochę, aż fuga wyschnie i później zacząłem ją zmywać. Na koniec domalowałem jeszcze ściany tam, gdzie pobrudziłem je fugą, a wszystkie przedmioty ułożyłem na środku na desce, tak żeby ta świeża fuga się nie zniszczyła. Dzięki za oglądanie i zapraszam na następny odcinek.